nad torami łączącą dwie części miasta. Problem polega na tym, że jak pamiętacie, dyrektor PKP, dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji E65 poinformował europosła Jana Kozłowskiego, bo od niego dostaliśmy tylko informację na nasz apel i chyba od europosła Jarosława Wałęsy, że Centrum Realizacji Inwestycji Modernizacji Linii Kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia informuje, że kładka nad torami nie będzie demontowana do czasu wybudowania przejścia pod torami na stacji Prawdy. I to jest oficjalne pismo dyrektora Juliana Iskrowskiego, PKP PLKSA, Zakład Linii Kolejowych Gdyni, czynnik, pismo inwestora. Jak Państwo też wiecie, myśmy zwracali się do marszałka Struka z prośbą o interwencję do biura poselsko-senatorskiego pana senatora Leszka Czarnobaja i pana ministra Jerzego Pozdronia. Wiem, że oni też zajmowali się sprawą, interweniowali w tej kwestii. No i wydawało się, że sprawa jest oczywista. My ze swojej strony wybudowaliśmy przy współudziale środków Zarządu Dróg Wojewódzkich chodnik łączący wiadukt z Wojska Polskiego i z Zamińską. Natomiast inwestor miał dokonać wybudowania przejścia podziemnego i dopiero wtedy zdemontować kładkę. O co tak naprawdę chodzi? I o ile wszyscy mieszkańcy, którzy są zainteresowani problemem, wiedzą, że i tak tej kładki się nie da obronić, bo się jej nie da obronić. O tyle wiedzą, że ta kładka zostanie dopiero zdemontowana, jak zostanie uruchomione przejście podziemne. Ja uważam, że to nie jest w porządku, że ktoś pod osłoną czarnej nocy w dziwny sposób w okresie wakacyjnym, kiedy trudno się gdziekolwiek dodzwonić, kiedy dyrektorzy i wszyscy święci są na urlopach, podejmuje decyzję o likwidacji kładki, nie informuje o tym samorządu lokalnego i nie informuje o tym mieszkańców. Wyobrażacie sobie, jak będzie wyglądało jutro zdziwienie ludzi rano, jak będą się chcieli dostać na targowisko, a kładki nie będzie. Na pewno pytania będą do Was, jako do radnych. Też do nas, do urzędu. Dlaczego Państwo nas nie poinformowaliście? Dlaczego nie było żadnych obwieszczeń, co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem? I uważamy, że tak się po prostu nie robi. Przy realizacji inwestycji za 1 miliard euro. Gdzie wielokrotnie powtarzaliśmy, że problem komunikacji jest problemem bardzo istotnym. No ludzie po prostu na każdym etapie powinni być informowani. Nie mówiąc już o tym, że po prostu żadna z tych kwestii podejmowana przez nas we wcześniejszych pismach nie została uregulowana. A przypomnę kolegom, że zwracaliśmy się o wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Lubianowie. To jest droga prowadząca na plażę. Zabezpieczenie skarpy drogi dojazdowej do gospodarstwa Lubianowej. Ci, którzy jadą nad jezioro Dzierżgońskie od strony szosy Obrzynowskiej, wiedzą, jak wygląda teraz skarpa. Tam po prostu za chwilę dojdzie do jakiegoś wypadku. To jest teren kolejowy. Jest potężna skarpa, nikt jej nie zabezpieczy. Głębokość posadowienia przepustów pod nasypem linii kolejowej E65 oraz odwodnienie wiaduktów. Według tutaj naszej oceny jest to źle zrobione. Wyjaśnienie podstaw bezprawnego naszym zdaniem zamknięcia przejazdu kolejowego w ulicy Daszyńskiego. I Marek wpadł na taki pomysł i chyba rzeczywiście zrobimy to w poniedziałek. Doniesienie, jeżeli nie do prokuratury, to na pewno do wojewody, bo oni się podpierają pismem, które podpisał Wojtek Dołęgowski, ale on podpisał tylko na likwidację przejazdu Ustrzeńczyka, bo tam była droga, droga gminna. Natomiast my nie uzgadnialiśmy im likwidacji przejazdu ulicy Daszyńskiego, ponieważ pan burmistrz Dołęgowski tego nie mógł uzgodnić. Wtedy to była droga powiatowa i oni nie mają decyzji od powiatu. Nie mają. To jest działalność bezprawna. Jest wpisane jako sankt.
Zasady korzystania z dróg gminnych. Słyszeliście, jak wyglądały zasady korzystania z dróg gminnych? Pan Ścieżko był pół roku temu. Wam nie pomoże żaden poseł i senator, takie słowa użył. Odtworzenie odcinków drogi powiatowej w miejscowości Krakowo wraz z odpowiednim. No wszyscy ci, którzy tam byli, no to naprawdę, no słuchajcie, tam już właściwie tej drogi nie ma. To jest jakaś droga położona z kamienia. I to wszystko. Przedstawienie docelowego rozwiązania odprowadzania ścieków w ulicy Wojska Polskiego. Nie zostało to jeszcze ostatecznie załatwione. Czekamy na projektanta, którego powinien zlecić inwestor od kwietnia. Oni nas teraz straszą telefonami, że jeżeli będziemy protestować, zabronimy im likwidacji kładki pieszej, to my będziemy też współodpowiedzialni za to, że oni nie wykorzystają środków gminy. A od kwietnia nie ma czasu dojechać do prawd projektu. No nie wiem, no za chwilę się okaże, że mała gmina Prawuty, Wisko Miejska jest odpowiedzialna za to, że się sypnie tak duża inwestycja za miliard euro. Po prostu wyjątkowo śmieszne, słuchajcie. Dlatego też Wojtek jest w kontakcie telefonicznym z tymi ludźmi. Oni 10 minut temu mijali koło sąd, także podejrzewam, że za małe 10 minut dotrą do Prawut. Ja rozpocznę za chwilę dyskusję. Powiem tak, jeżeli się nie dogadamy, ja przygotowałem dla was, to znaczy dla radnych miejskich i radnych powiatowych, dla tych, którzy będą chcieli, takie pismo do Centrum Realizacji Inwestycji o takiej treści: w związku z informacją o likwidacji kładki pieszej nad torami w Prawutach łączącej osiedle Zatorze z centralną częścią miasta wyrażamy stanowczy sprzeciw. Informujemy, że zgodnie z deklaracją PKP PLK kładka zostanie wyburzona po wcześniejszym wybudowaniu przejścia podziemnego. Jednocześnie przypominamy, że pomimo wielokrotnych monitów, spotkań i ustaleń w dalszym ciągu nie zostały wyjaśnione następujące kwestie. I tutaj wymieniłem te kwestie, które wcześniej były wymienione w styczniowym stanowisku Rady Miejskiej. Uważamy, że w tych okolicznościach naszym obowiązkiem jest poinformować ministra infrastruktury i rozwoju regionalnego, posłów, senatorów, marszałka województwa pomorskiego oraz wojewodę pomorskiego. No i proszę państwa, jeżeli będzie taka wola, to podpiszecie do wszystkich parlamentarzystów województwa pomorskiego i europarlamentarzystów oraz marszałka i wojewody. Przygotowaliśmy pismo tej samej treści, to zostanie skierowane, podpięte. Wysłane jeszcze dzisiaj faksem, żeby to trafiło na biurko jak najszybciej. No i też porozmawiajmy o tym, co w takim razie, jeżeli się nie dogadamy, jeżeli nie odstąpią. Cicho siedzimy, piszemy te pisma i cisza, czy myślicie o jakiejś innej, szerszej akcji? Proszę bardzo. Musicie zwołać pikietę do razu, bo co my tam, te podpisy podpiszemy, ale co za chwilę to po co zrobią? Czy możemy się dogadać? Właśnie też mam wątpliwości. To znaczy, jeżeli mogę to słowo zabrać, no mówię, teraz przyjeżdżałem. Proszę, częstujcie się. Nie rozmawiałem normalnie z tym wykonawcą, który to jest podwykonawcą, bo powiedzmy tak. Generalnego wykonawcy. Brakuje jeszcze przedstawiciela inwestora. No właśnie. Tak państwo podchodzicie do sprawy. Czyli nie mogę. Wykonawca nie jest stroną między wami. Między wami, a jest inwestor. Ja tylko inwestora poinformowałem o przystąpieniu do rozbiórki kładki. Wykonuję to zgodnie z podjętą decyzją pozwolenia na budowę, który jest demontaż tej kładki. To znaczy pan tylko inwestora, a tam bez nie inwestora. Nie, pan reprezentuje wykonawcę. Firmę Tiltra. Nie Tiltra, Trakcja Pelka. Trakcja. A dlaczego my jako samorząd o tym nie widzieliśmy, ani społeczeństwo i mieszkańcy? Już pan powiedział, nie jestem stroną, żeby was informować. Stroną jest inwestor. Czy coś będzie jeszcze z... Miało być jeszcze... Ja rozmawiałem z dyrektorem tego odcinka, panem... Nie nazwiska. On był w Malborku, mówi, że nie może dzisiaj przyjechać, ale wysyłał kierownika odpowiedzialnego za rozbiórkę, tak jak wyglądał pan. I te osoby mogły przyjechać dzisiaj. No ale przyjechała tylko jedna osoba. Dobrze, ale to akurat nie jest przedmiotem tego spotkania.
Ja myślałem, że będzie właśnie przedstawiciel inwestora. No ale skoro jest przedstawiciel wykonawcy, to chciałem pana zapytać, o co by się stało, gdyby się okazało na przykład, że za chwilę mieszkańcy będą kupować ten wkład. Nie przedstawiciel. Zawali. Jest w stanie takim, że się zawali. A dlaczego się zawali? No to będziecie odpowiedzialni, jak się coś stanie. Ale dlaczego my? No bo wyjdziecie, bo dopuścicie do tego, żeby ktoś szedł na to łatwe. Ja mogę wezwać policję, ja mówię, ja jestem na prawie. Pozwolenie na budowę, ja mam demontaż kładki. Ale żeby się... Pan strasznie nerwowo. Myśmy pana nie zaprosili, żeby się z panem kłócić. Ja tylko zadałem panu pytanie, co by było, gdyby się mieszkańcy tam usadowili. Ja nie powiedziałem, że my będziemy mieszkańcy. To znaczy, ja nie ponoszę za działania mieszkańców, którzy są pełnoletni, odpowiedzialności. Ktoś będzie chciał wejść na tory, czy wejść na kładkę, to po prostu wejdzie. A pan oczywiście ma prawo zadzwonić na policję. Oni się mają prawo, a może nawet obowiązek, że nie zostali przez wykonawcę, przez inwestora poinformowani o tym. Jeszcze raz powtarzam, wykonawca nie jest stroną w tym procesie. Tak, rozumiem. Proszę bardzo. Tak, trochę zaniepokojeniem słucham tutaj pana, bo przede wszystkim jak powinniśmy rozpocząć rozmowę od dzień dobry, witamy pana, pan się powinien przedstawić, pan po prostu przyszedł tutaj na to spotkanie. Ja rozumiem, jaki tam pan jest. Czy nie wiedziałem, że będzie to takim problemem? Ale widzę od razu, pan jest nastawiony negatywnie do rozmów. Czy nie jest rozmawiacie? Nawet nie znam pana godności. Ryszard Patel, kierownik budowy. No i bardzo mi miło i w związku z tym, no, w ten sposób chyba powinniśmy przystąpić do rozmowy i w ten sposób zacząć rozmawiać, nie? A nie w taki sposób arogancki odczułem tutaj pana takie zachowanie. Znaczy spokojnie, chcielibyśmy wysłuchać jak to wygląda i dlaczego to jest robione to za naszymi po prostu plecami. Nie? Ale dlaczego jest to? Pomimo to, że tutaj mamy pismo dyrektora PKP, które wcześniej uzgadnialiśmy i w tym piśmie jest wyraźnie napisane, że likwidacja kładki może nastąpić w momencie, kiedy będzie wybudowane przejście podziemne. Jeżeli pan pozwoli, to ja zaraz to tak, oczywiście, zaraz tylko państwu to przeczytam. Za chwilę pan... Nie mamy. Już momencie. 5 marca 2014 rok. Pan Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szanowny panie pośle, dotyczy kładki dla pieszych nad torami w miejscowości Prawota. PKP, Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych Gdyni, w związku z licznymi głosami sprzeciwu w sprawie zamknięcia dla ruchu kładki dla pieszych nad torami w miejscowości Prawoty, informuje, że dokonano stosownego zabezpieczenia uszkodzeń przyczółków, aby umożliwić eksploatację kładki do czasu jej likwidacji. To jest po wybudowaniu przejścia pod torami na stacji Prawoty. A pan mnie informuje, że ona się za chwilę zawali, kiedy w marcu się okazało, że stosowne zabezpieczenie zostało wykonane. Tak jak już powiedziałem, brakuje tutaj inwestora. My tego pisma nie mamy. To my je mamy. To widać, jak ta komunikacja pism i powiadomień jest u państwa. Ale ja państwu mówię, ja mam pozwolenie na demontaż tej kładki. Ja muszę tą kładkę zdemontować, bo ja nie wybuduję sieci. Ale pan nie zawsze demontować, zgodnie z pismem tutaj dyrektora pana. Ale to nie jest mój dyrektor. To nie jest mój dyrektor. No ale dyrektora kolei, gdzie kładka... To nikt zmienią pozwolenie na budowę. Ja, żeby zrealizować pozwolenie na budowę, muszę zdemontować kładkę i wywiesić sieć trakcyjną. Na chwilę obecną ja sieci trakcyjnej nie wywieszę. To jest problem inwestora. No to brakuje tutaj inwestora. Przeprowadzić użytkowanie tego obiektu. Chodzi o ten tunel, żeby puścić tam
Wiesz, to może być powiedział, że obiekt już jest nie otwarty, nie jest, jest odebrany. Nie. To na pewno to ludzie tam chodzą. Nie, pojechałem dzisiaj 3 godziny temu, jest wszystko pozakazane. Nie chodzą. Wyjścia nie ma żadnego. No nie wiem, skąd taką informację pan ma. No od pana Toborowicza. No to jest, że myli się, bo tam roboty jeszcze nie są zakończone. Czyli kierownik kontraktu PKP PLN. Dyrektor. Czyli dyrektor nie wie, co robi wykonawca. Każdy sobie. Czy oprócz tego przejścia wiaduktem jeszcze jakieś państwo przejście zabezpiecza? Nie. Nie. Jest wiadukt drogowy z północy. Którego i też nie uczestniczycie po prostu jakby w wybudowaniu chodnika. I korzystacie po prostu z tego, co my zrobiliśmy za własne pieniądze. Tak, do tej pory jest to nie do mnie. Panowie, nie do mnie. Ale może inne pytanie. Czy pan weźmie odpowiedzialność, jeszcze tylko takie słowo, czy pan weźmie odpowiedzialność za tych ludzi, którzy, jeżeli pan zamontuje tą kładkę, będą przychodzić przez to, tam nastąpi jakiś wypadek? Nie biorę odpowiedzialności. Nie było informacji z wyprzedzeniem, nie wiem. Żeby przychodzenie wejdzie. Ale nie było, dam mi pan skończyć, ja panu pozwolę. Nie było informacji z wyprzedzeniem miesięcznym czy 3-tygodniowym, że ta kładka będzie wyprzedzana. Ludzie o tym po prostu nie wiedzą. To się, to następuje z dnia na dzień. Także to jest, ludzie będą zaskoczeni, jeżeli... Po terenie budowy będą chodzili, no jak coś się komuś stanie, to bierze na siebie odpowiedzialność. Ale szkoda, ale musi się tam postać. No to jest, ale czyli nie ma zagwarantowanej, czyli teren budowy się z jednej strony miasta na drugą. Ale teren budowy musi się odprowadzić. Przepraszam, ale wiadomo drogowy państwo. Ale kto go zagwarantował? Kto go zagwarantował? Panowie, zagwarantowali? Było zagwarantowane, że jak będzie ten numer podziemny, to dopiero się rozumie. Wiaduk będzie udostępniony? Nie, to numer podziemny będzie, bo dopiero wiaduk będzie rozumiał. Na wiadukcie nie było chodnika. Ten chodnik dostawała gmina, a wy nie zaprowadziliście w koszta. Ale w związku z tym... Nie, ale, ale czy my ciągle nie atakujecie, że ja mam akceptować kontakt budowy chodnika? Tak jak mówię, tak? Jak pan zwala minę na kogoś innego, pan mówi, że będą ludzie chodzili sobie mostem, wiaduktem. Tak. A jeżeli by tam nie było tego chodnika, ale chodnik jest, tak? Jest, ale był po wcześniejszych uzgodnieniach, my go wykonaliśmy. Wy według tego pisma powinniście wstrzymać rozbiórkę kładki do momentu, kiedy będzie przejście pod ziemię. I pan weźmie odpowiedzialność za to, jeżeli coś się stanie na nie. Tak, pan nie. Weźmie. Nie wezmę. Weźmie pan. Nie wezmę. Weźmie pan. Teren budowy. To teren budowy musi być ogrodzony, proszę pana. Chyba pan zaznaczy. Mogę poprosić wykopy, ale nie całego terenu kolejowego. Pan żartuje. Pan weźmie odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność za to, co się stanie na tych torach. Proszę. Znaczy ja może inaczej zapytam, że tak uspokoić tą sytuację. Pan jest wykonawcą. Tak. Ja powiedzmy. I tunel też pan wykonuje jako firma. To jeżeli te wszystkie negocjacje trwają już praktycznie pół roku, nie wiem dlaczego pańska firma o tym nie wie, od inwestora, że ma być zrobiony najpierw tunel, a potem zdjęta kładka. I takie pisma, sam pan teraz widzi, że są. My zgadzamy się, że pan przygotowy nie wie o tych pismach. Inwestor będzie wiedział o tych pismach. To teraz właśnie mamy cały czas, no można powiedzieć, żal do jednego. Że w tych pismach pisze, że mamy mieć normalnie przejście przez tunel i dopiero zdjęta kładka, to gdzieś tutaj się mijamy z tym wszystkim. Ja pana bardzo rozumiem. Pan dostał swoje dokumenty i pan bazuje na tych, które pan ma na dzień dzisiejszy. Tych pan nie widział. Jak pan mówi tutaj wyraźnie, że tych pan nie widział pism. Tych pism nie ma. Z wykonawcą nie było żadnej rozmowy. Ale chyba pan może się skontaktować z inwestorem i powiedzieć, że jest pan w gminie Prabuty, że burmistrz pokazał takie pismo panu, że pan... Ale na chwilę obecnie ja nie przerwę w demontażu kładki. Pan mówi, że o 14 dopiero. Ale są roboty postępują. Żenujące. Dwóch pracowników pracuje na stacji.
Ale myślę, że może pan się skontaktować z inwestorem i zapytać go. Ale co mam się kontaktować z inwestorem? No przecież widzi pan pismo. Pan jest rozbieżny informacji. My mamy informację, że mamy to zostało skierowane. Przekładka nie będzie rozerwana. Wcześniej za nim zostało kolejne przejście. Nie wiedzieli, to jest. To jakby nie przyspało słowo, to tam nie pomyślało. Co? Nie, bo tam nawet... Nie wiem, czy jest jakaś tablica, że nie wolno przychodzić tam. Nic nie ma. Gdzie? Teren jest ogrodzony, chyba przejściem się nie przejdzie. A kiedy to wyjdzie? Wiesz, to jest cały czas ogrodzone. Cały czas do kiedy? Do której godziny? Wczoraj? Wczoraj też raz. Przecież ludzie chodzą. Ja nie mówię o opłatce, tylko o przejściu. Nie, no to zakładam. Ale przejście jak najbardziej jest ogrodzone. Gremium sporym. Tak, radny to miejsce, radny miejsce. Tak. I radny mi powiat. Tak, tak. Tak, tak. Mają tutaj pisma między PL-ką a... Panem marszałkiem. Marszałkiem. Może to jakieś były ustalenia między inwestorami. Że... No obiecać mogę, ale to do tym jest tak chodził, że wszystko zaraz wszystko zrobię, nie? Trochę pospa. Pan obiecał, pan obiecał, że wszystko to należy pana, że to wiemy. Tak, no to czekajmy, to dokładnie nie jest, chyba to pan zrobi. Masz tak. 4 lata jeszcze będę pracować. Pracowniku tam coś może. Tak. Badania pomiędzy gminą a inwestorem. PKP, PLK, SA. Ja o tym mówię. Ja nie mówię o decyzji, którą wyście otrzymali. Nie mówię o naciskach inwestora na wykonawcę, żeby szybko demontował opłatkę. Ja mówię o ustaleniach pomiędzy gminą a inwestorem. I nie podoba nam się sposób załatwienia spraw, bo nawet gdybyście... No właśnie jestem tutaj. Bo nawet gdyby firma, frakcja dokonała demontażu w dniu dzisiejszym, ale dwa tygodnie wcześniej byśmy zostali poinformowani mieszkańcy. Słuchajcie, musimy to zrobić. Przekonaliby nas, że za cztery dni zostanie oddane przejście podziemne. Poprosili w obwieszczeniu mieszkańców o cierpliwość. To by zupełnie zostało inaczej przyjęte. Chodzi po prostu o wzajemny szacunek przy realizacji nadważnej inwestycji. A dzisiaj to wygląda tak, że buduje się sztandarową inwestycję, którą za chwilę wszyscy się będą chwalić, będą przecinać wstążki, a po drodze małe gminy są po prostu kopami. Drogi są poniszczone, ustalenia nie są przestrzegane. Dobrze, rozmawiałem z panem Pilarzem i z panem Dowolowiczem. Prawdopodobnie ten pan ma dostać telefon w wstrzymaniu tej rozbiórki, bo Dowolowicz i Pilarz twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd przez wykonawcę. Halo? Ale teraz sprawa jest o tyle jeszcze, że oni... To ja przekazuję to tutaj, przepraszam pana, siedzą tutaj radni, pan burmistrz, ja bym chciał tutaj głośno to powtórzyć. Dzwoni pan Pilarz w tej chwili i informuje, że wstrzymał rozbiórkę płatki do negocjacji. Ale czy z niej można korzystać? No, nie będzie otwarty sumy. Czy będzie można z niej korzystać? Z płatki rozumiem, że można dalej korzystać. Dobra. Panie Marku, proszę w takim razie, jeżeli przystąpicie, to najpierw do nas jeszcze, tak? Ale zobaczcie już. Tak. Ale co, będzie z panem, tak jak mówiłem, że za tak. Będzie, tak. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. Trzymam za słowo. Dzięki. Słuchajcie, nawet jeżeli ludzie nie będą mogli z tego korzystać, bo przecież to już jest chyba ogrodzone. To przynajmniej dostanie firma Trakcja nauczkę, że nie może pewnych rzeczy podejmować ad hoc bez porozumienia z nami. No, ale to może przerzuci siły do pani swojej. To jest to, że wykonawca poinformował, że tunel jest już, znaczy nie jest odebrany, ale jest. Ale gość reguluje tunel i rozbiera i tak dalej. Gość, który robi jedno, to jest co, nie robi czym nie wiesz? Tak czy inaczej, proszę was o podpis.
sam gdzieś po płasce chcemy dalej chodzić, a to, że oni podcięli. Ale nawet jeżeli już będzie zablokowana kładka, że nie można chodzić, a nie rozbiorą, dostaną Bogu, to gwarantuję wam, że w przeciągu góra tygodnia będzie tunel oddany. Tak. To tak, przecież z tym znowu. Będą oddane tej mocy. Będą go remontować 5 razy jeszcze. A nie słyszałeś o ruskich tygodniach? Ruskie, no ale kładki nie zdajemy, to nie przyjdzie się. No widziałeś, drogi osady na... Ja do córki jeżdżę, tego otaczam w Mikosce, bo ona kołana tam. I co, i czekałem 2 razy niecałe. Najpóźniej do końca przyszłego do tygodnia lub będzie puszczony po placu budowy. Pod tunelem. Znaczy tunelem. Tunelem. Ja mówię tym tunelem, który teraz robimy. Do końca przyszłego tygodnia. Tak, najpóźniej. No tydzień czasu. Tydzień czasu. I wtedy zajmujecie się kładką. Nie. Kładkę już odmiałam, to mimo wywołać. Jest to ciężki szczyt. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć o tym, że kiedy dzwonił pan Piras i po chwili informowałem, że wstrzymuje. Ja mam polecenie swojego dyrektora. Może jeszcze nie zdążył zadzwonić. Pan przedstawił zobowiązania do pana swojej firmy. Tak, nie tak. Pan burmistrz przedstawił. Piotr Janiewicz miał rację, że to jest. Jeżeli jest kamarę. Koniecznością trzeba demontować tę kładkę. Jeżebyśmy się wszyscy uzbroili w tygodniową cierpliwość, to pewnie tematu by nie było. Natomiast otrzymujemy informacje jakieś takie pokątne, że za chwilę zostanie demontowana kładka. Nikt nic nie wie. Jest przedstawiciel wykonawcy. Pan jest z ramienia inwestora i inwestor nie jest w stanie nakazać wykonawcy wstrzymanie prac demontażu. To dla mnie to jest jakieś totalne nieporozumienie. Państwo zrobicie wszystko, żeby wstrzymać ten demontaż i łącznie z wystąpieniem o karę. Rozumiem, na piśmie dostaną. To znaczy, to pismo też, czy to pismo też możemy dostać w takim razie faksem? Sprawę z tego, że za chwilę, jeżeli oni ruszą z tym demontażem, a pan tutaj nas informuje, że o godzinie 14 rzuca hasło demontaż, zostało 10 minut, to wszyscy będziemy mieli problemy, ponieważ pan będzie się musiał również wytłumaczyć przed prasą, przed telewizją, przed marszałkiem i wojewodą, dlaczego ludzie przykuli się na przykład łańcuchami do kładki. Dlaczego nie... No już za 10 minut, o 14. No ja mam nadzieję w takim razie. Dziękuję panu. Żąda bezwzględnego wstrzymania prac rozbudowy. Czy to widział ten pan? Nie, on jeszcze nie wiem, przyjął tego dostawy. No przyjął fakt. I te pisma poszły oczywiście do dyrekcji. To jest do nich właśnie, do tej firmy skierowane. A zaraz do wiadomości. Czyli sprawa. Ile jeszcze może? Czekaj, żąda to nie znaczy, że wstrzymuje. No wiesz, to oddzielne państwo, tak, to jest oddzielne państwo tam rządzi i w kolej to w ogóle jest. No i co Andrzej? Stosownego zabezpieczenia uszkodzeń przyczółków, aby umożliwić eksploatację kładki do czasu jej likwidacji. To jest po wybudowaniu przejścia pod torami na stacji Prabuty. Czy i to podpisał Julian Skrochocki w marcu, a to jest dzisiaj, 25 lipca dzisiaj. Biuro Dyrekcji Kontraktu podpisał kierownik kontraktu PKP Polskie Linie Kolejowe Centrum Realizacji Inwestycji. Tego ja miałem ten. Zobacz. Telefony miałem, żeby to się wstrzymać. Ja żąda bezwzględnego wstrzymania prac rozbiórkowych. Wszystko, nie? My w tym jeszcze kierunku dalej nie zrobimy. Nie jest gotowy i dlatego nie może być, proszę pana, rozbiór.
Nie, to jest nieuniknione, bo... Nieuniknione rozbiórka jazdy. Tak, ale nie, nie na dzień dzisiejszy. Tak jest, bo my nie mamy, słuchaj, nie mamy pretensji, że wkładka... Nie, no ja to sam przygotowywać. Wkładka zostanie rozebrana, ponieważ dostaliśmy informację i ta informacja mieszkańców została przekazana w gruncie. Ale chodzi o to, że nie teraz. Nie teraz. Dopiero po wybudowaniu przejścia. Potrzebne to jest? Widziałem. Dostaniesz przecież swoje, tam też dostaniesz.